Już 12 czerwca w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarębie odbędzie się kolejna edycja pałacowych spotkań z historią. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie. W tym roku organizujemy 6. edycję tych imprez plenerowych pod nazwą Kamieniołomy w gminie Siekierczyn za zagadek, tajemnic i zagadek ciąg dalszy. W ubiegłym roku próbowaliśmy odkryć sprawy związane z historią kamieniołomów w Zarębie, które tutaj już istnieją od XIX wieku. W tym roku temat kontynuujemy, ale poświęcamy imprezę pracownikom, byłym pracownikom, ludziom związanym z kamieniołomami, zarębiańskimi kamieniołomami. Jest taka trudność, że nie zachowały się archiwa, nie zachowały się gdzieś w jednym miejscu dokumenty, także cały czas prosimy, apelujemy do byłych pracowników, do ich rodzin, aby dostarczali nam zdjęcia czy pamiątki związane z pracą w kamieniołomach. Jeżeli tych zdjęć, tych pamiątek trochę już mamy, ale jeżeli ktoś z Państwa jeszcze coś ma, serdecznie zapraszamy 12 czerwca, czyli w przyszłą niedzielę tutaj do nas. Będzie możliwość udostępnienia nam. My zeskanujemy, wydrukujemy i na bieżąco będziemy zamieszczać w wystawie. Wystawa, która jest zatytułowana Ludzie zarębiańskich kamieniołomów. Współorganizatorem spotkań jest gmina Siekierczyn. Co roku w miesiącu czerwcu organizujemy w Zarębie imprezę plenerowo poświęconą historii naszej gminy. Pierwsze spotkanie dotyczyło przede wszystkim historii miejscowości Zaręby, no i sąsiednich miejscowości. Kolejne spotkania były poświęcone historii wydobycia węgla brunatnego na terenie naszej gminy. W roku ubiegłym i w tym roku podobnie chcemy przybliżyć historię kamieniołomów w Zarębie. Tutaj na terenie Zaręby kamieniołomy były dominującym zakładem pracy. Pracowało ponad 300 osób. Wiele osób wspomina te czasy, jak się działo, jakie były początki, i podczas tegorocznej imprezy chcielibyśmy jeszcze bardziej przybliżyć. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, zapraszamy pracowników kamieniołomów, pracowników kopalni surowców skalnych z naszej gminy, jak również z miejscowości sąsiednich, aby mogli się spotkać przy muzyce, porozmawiać, powspominać o znaczeniu tej kopalni dla naszej gminy i tego regionu.